Poniedziałek 15 grudnia, dziś w Telefaktach. Czy w Ostrowcu będziemy płacić za parkingi? Uczniowie po raz kolejny pisali listy w obronie praw człowieka. Ostrowiec i Staszów w świątecznym nastroju. Karolina Kamińska, witam i zapraszam na serwis informacyjny. W sobotę 13 grudnia obchodziliśmy 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości z tej okazji odbywały się w całej Polsce, także w Ostrowcu Świętokrzyskim. O godzinie 11 w kolegiacie pod wezwaniem świętego Michała odbyła się msza w intencji ojczyzny, po której władze miasta na czele z prezydentem Jarosławem Górczyńskim złożyły kwiaty przy pomniku upamiętniającym ostrowieckich hutników, biorących udział w strajku w 1981 roku. Wieczorem w kościele na ulicy Sandomierskiej odbyły się z kolei uroczystości zorganizowane przez działaczy Solidarności oraz wywodzącego się z tego środowiska starostę ostrowieckiego Zbigniewa Dudę. Po mszy uczestnicy przemarszowali ulicami Kościuszki i Staszica na rondo Solidarności, gdzie złożyli kwiaty i postawili znicze przy tym samym obelisku. Czy Ostrowiec Świętokrzyski dołączy do grona miast, gdzie obowiązuje strefa płatnego parkingu? Wiele wskazuje na to, że tak, radni miejscy w tym temacie są zgodni. Głos sprzeciwu wyrażają jednak mieszkańcy Ostrowca. W ostrowieckim rynku tłok. Aby tu zaparkować, trzeba mieć wiele szczęścia. To sprawia, że wiele osób z podróży na rynek rezygnuje, co odbija się niekorzystnie na prowadzących tu swe interesy. Kupujący nie mogą podjechać pod sklep, tylko biorą ci, co pracują w tych bankach, reklamują sobie samochody do sprzedania czy inne reklamy. Radny Włodzimierz Sajda twierdzi, że z prośbą o pomoc zwrócili się do niego przedsiębiorcy z rynku. Rozwiązaniem problemów komunikacyjnych oraz ożywieniem handlu w rejonie rynku mogłoby być proste rozwiązanie, które dotychczas w Ostrowcu jeszcze nie było praktykowane, a funkcjonuje już od dawna w innych miastach naszego województwa. Kupcy z rynku zwrócili się do mnie, żeby poruszyć sprawę płatnego parkowania w rynku. Płatnego. Do tego nikogo długo namawiać nie trzeba, zwłaszcza prezydenta, burmistrza czy wójta, który musi dbać o finanse swojej gminy. Interpelacja radnego Sajdy przypadła też do gustu prezydentowi Górczyńskiemu, który od razu wykorzystał ją przeciw opozycyjnym radnym. Jest mi niezmiernie miło, że słyszę z ust radnych PiS-u, że są za wnioskiem o wprowadzenie płatnych parkingów. Jarosław Górczyński strefy płatnego parkowania w okolicach rynku nie wyklucza. Obiecał przyjrzeć się tej sprawie i jak twierdzi, za zgodą Rady Miasta takie rozwiązanie może zostać wprowadzone. Prezydent ma już konkretną wizję, jak mogłaby wyglądać nie tylko strefa płatnego parkowania, ale też nowa organizacja ruchu wokół rynku. Jestem za tym, aby w części rynku zaproponować taką wersję, żeby wydzielić na próbę pewne obszary, w których będzie obowiązywała strefa płatnego parkowania, żeby się przekonać, na ile to usprawni komunikację, bo to będzie też z korzyścią na pewno dla MPK, i na ile to poprawi handel wśród lokalnych kupców, bo możemy do tego doprowadzić. Byłbym też za tym, aby na części ulicy Górnej Połaci wprowadzić zakaz ruchu z wyjątkiem taksówek, i aby tam na przykład wydzielić tylko i wyłącznie część pieszą, aby jako jeden z elementów ożywienia rynku. Rozwiązanie proekologiczne i wydawać się może progospodarcze, zwłaszcza dla MPK, które liczy każdego klienta. Problem w tym, że pomysły radnego i prezydenta w ogóle nie podobają się mieszkańcom. Chciałbym panią zapytać, jest taki pomysł, żeby tutaj w rynku zrobić strefę płatnego parkowania. Co pani o tym sądzi? Nie podoba mi się to, proszę pana. Dlaczego? Dodatkowo wydawanie pieniędzy. No to by wtedy ludzie bardzo dużo płacili. To na pewno. A przesiadłaby się pani wtedy do komunikacji miejskiej? No chyba tak. No bo to by było za drogo. Nie każdego na to by było stać. Jest pomysł, żeby tutaj w rynku zrobić strefę płatnego parkowania. Co pani? To jest bardzo zły pomysł. Dlaczego? Dlatego, że no ktoś chwilowo chce zaparkować i dla mnie to jest bez sensu. A gdyby tak było, to przesiadłaby się pani do autobusów miejskich?
No raczej nie, bo jestem spoza terenu. W całej sprawie najważniejsze może okazać się, kiedy taka strefa powstanie. Prezydent nie podał terminu, w którym chciałby ją utworzyć. Najciekawsze zaś będzie głosowanie i to, jak zagłosują za uchwałą wprowadzającą strefę płatnego parkowania na rynku radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Po raz kolejny wolontariusze Amnesty International działający w Ostrowieckim Liceum Ogólnokształcącym nr 3 zorganizowali dla Ostrowczan maraton pisania listów. W tym roku pisano w obronie 11 więźniów sumienia, m.in. z Nigerii i Arabii Saudyjskiej. Akcja zapoczątkowana właśnie w Polsce w 2001 roku swoim zasięgiem objęła niemal cały świat. Maraton pisania listów to międzynarodowa akcja polegająca na wysyłaniu apeli do przywódców państw, w których łamane są prawa człowieka. Niewiele osób wie, że akcja zapoczątkowana została w Polsce w 2001 roku. W tym roku listy pisali przedstawiciele łącznie 140 krajów. W Polsce pisano m.in. w szkołach, klubach, kawiarniach i bibliotekach w sumie w 400 miejscach, w samym Ostrowcu Świętokrzyskim w 3. Jednym z nich po raz kolejny były mury Ostrowieckiego Liceum nr 3. Listy wysyłamy do ambasad danych krajów w Polsce albo ogólnie tam do władz tych krajów. W tym roku pisano w obronie 11 bohaterów i bohaterek więźniów sumienia z całego świata. Bronimy na przykład kobiet z RPA, które mają bardzo ciężkie warunki humanitarne dotyczące porodu dzieci czy też opieki, kiedy są w ciąży. Piszemy również w obronie ukraińskiego reżysera, który został skazany przez Rosyjską Federację, która skazała go na 10 lat przez to, że tylko chciał demonstrować i pokazywać swoje zdanie. Wielką popularnością broniących cieszył się Raif Badawi, bloger uwięziony za założenie strony internetowej i skazany za to na 10 lat i 1000 batów. My tutaj jako Polacy do króla Arabii Saudyjskiej nie mamy, mamy wielką atencję, wielki szacunek, bo pamiętamy, że 10 lat temu sfinansował on operację rozdzielenia bliźniaczek siamskich z Polski, wydał na to 2 miliony dolarów swoich pieniędzy, więc myślimy, że te listy otworzą jego serce na jego obywateli. A jak historia pokazuje, listy są skuteczne. Co roku na stronie Amnesty International pojawiają się tak zwane dobre wiadomości i tam właśnie Amnesty udostępnia, co tak jakby zmieniło się po każdym maratonie. Zawsze jest to co najmniej w 1/3 przypadków, naprawdę listy mają znaczenie i mają jakiś skutek. 2 lata temu bodajże pisaliśmy listy w obronie Alesia Bielackiego, opozycjonisty z Białorusi, który został wypuszczony. Na stronie Amnesty jest taki wzruszający tekst związkowca z Dominikany bodajże, który napisał, że jeśli przyszło 200 pierwszych listów, strażnicy oddali mu ubranie. Przyszło 200 następnych, przyszedł dyrektor więzienia zobaczyć, kim on jest. Przyszło 3000 i więcej listów, prezydent zadzwonił, żeby go wypuścić z więzienia. Na wypuszczenie z więzienia skazanego na karę śmierci nigeryjskiego nastolatka liczy Jakub Broś. Został wrobiony jakby w morderstwo w wieku 16 lat i postawiono mu zarzut śmierci. Zarzut śmierci i jest niepełnoletni, więc nie powinien dostać takiego wyroku. Przez kilka godzin w maratonie wzięło udział wielu uczniów, którzy mimo młodego wieku widzą, co dzieje się na świecie i w jak wielu miejscach łamane są prawa człowieka. Napisałem w obronie m.in. pewnego Wenezuelczyka, który zaraz po tym, jak brał udział w demonstracjach, został złapany przez policję. Tamtejszy został skatowany, był tam, do tej pory tam jest przetrzymywany. W akcję po raz kolejny włączyła się także Agata Chudzicka, która mimo tego, że sama potrzebuje pomocy, chętnie angażuje się w projekty wolontariuszy Amnesty International. W tej akcji pisania listów biorę udział po raz drugi. W poprzednim roku też brałam udział, a zaczęło się od projektu z zamkniętymi oczami przez Ostrowiec, gdzie pokazywały dziewczyny w ramach Amnesty International wszelkie problemy związane z barierami, na jakie napotykają osoby niepełnosprawne. W tym roku tylko w Broniewskim udało się napisać ponad 300 listów, ale to jeszcze nie koniec, bo do zespołu Amnesty International ciągle docierają listy pisane przez uczniów samodzielnie w domach, a także listy dostarczane przez nauczycieli, które powstawały na lekcjach wychowawczych.
Bożonarodzeniowa aukcja i kiermasz prac plastycznych przygotowanych przez uczniów i pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim to impreza, która na dobre wpisała się w grudniowy kalendarz. W tym roku odbyła się już 11. edycja. Co cieszy, udało się pobić zeszłoroczny rekord. 22 sportowe gadżety, a także świąteczne ozdoby i stroiki były przedmiotem tegorocznej już 11. świątecznej aukcji Zespołu Szkół Specjalnych. Mamy również koszulki z podpisami siatkarek, koszulkę z podpisami naszych szczypiornistów. Aukcja tradycyjnie już połączona jest z kiermaszem prac plastycznych, które wspólnie wykonują uczniowie, a także pracownicy placówki. Te prace wszystkie są wykonywane przez uczniów podczas zajęć plastyki, techniki, przysposobienia do pracy i niektóre elementy wykonują samodzielnie uczniowie, niektóre elementy z pomocą nauczycieli i pracowników, bo nie wszystko mogą wykonać sami. Inicjatywę od lat wspierają ostrowieccy sportowcy, nie tylko przekazując na aukcję przedmioty, ale także w niej uczestnicząc. W tym roku grupa szczypiornistów i siatkarek była jedną z aktywniejszych podczas licytacji. Wylosowałam piękną choinkę piernikową, którą zrobiła moja koleżanka z zespołu. Wylicytowałam się 4 koszulki przekazane przez naszego trenera Dariusza Parkitnego z Mistrzostw Świata w plażówce. Jako drużyna chcieliśmy wspomóc dzieci, kupując obraz, zresztą bardzo ładny, kwiatuszki kolorowe w wazonie. Ja natomiast upolowałam sobie stroik biało-czerwony, który po prostu będzie prezentem może dla rodziców w Kędzierzynie Koźlu, bądź też tutaj dla najbliższych już z Ostrowca. I to właśnie piłka z podpisami siatkarek i piłkarzy ręcznych uzyskała w tegorocznej aukcji najwyższą cenę. 500 po raz drugi. 500 zł po raz trzeci. Dziękuję. A szczęśliwym nabywcą została Katarzyna Dryjas, dyrektor publicznego przedszkola nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ale hojnych zgromadzonych 12 grudnia w murach Biura Wystaw Artystycznych było więcej. Na tyle, że udało się pobić ubiegłoroczny rekord. W tym roku zebrano 3690 zł. W tym roku kwotę pozyskaną na aukcji tutaj i z kiermaszu zaplanowałyśmy przeznaczyć na kupno namiotów, które będziemy wykorzystywać przy organizacji zajęć edukacyjnych na terenie ogrodu szkolnego, jak również dla różnorodnych imprez i uroczystości szkolnych, które są organizowane na świeżym powietrzu. Kwota uzyskana z licytacji z pewnością na namioty wystarczy. Wszystko dzięki przyjaciołom Zespołu Szkół Specjalnych. Tych jest już dużo i ciągle przybywa nowych. Ci, którzy na tegoroczną aukcję przybyli po raz pierwszy, zapewniają, że nie ostatni. Jestem pierwszy raz na takiej aukcji i naprawdę świetnie się bawiłam. Najważniejsze jest dobro dla dzieci i to, że możemy wspomóc je przynajmniej raz w roku w taki sposób. Jest to dla nas bardzo miłe doświadczenie. Bardzo chcemy pomóc takim dzieciom. Jest to naprawdę niesamowity cel. Fajnie, że takie akcje są organizowane w Ostrowcu. Nie mniejszą popularnością cieszył się także kiermasz otwarty tuż po zakończeniu aukcji. Wykonane przez uczniów z wielką chęcią i radością bożonarodzeniowe stroiki i ozdoby z pewnością pięknie udekorują każdy świąteczny stół. Świąteczne ozdoby cały czas można kupić w Zespole Szkół Specjalnych na ulicy Iłżeckiej. Wszystkich zachęcamy do nabycia tych wyjątkowych prac. I w temacie świąt pozostajemy. Staszowski Ośrodek Kultury postawił na ciekawy projekt. Chce integrować mieszkańców i odkrywać lokalnych artystów. Możliwe stało się to dzięki unijnym środkom. Drugie spotkanie w ramach organizowanego projektu odbyło się w przedświątecznej atmosferze. Zdzisław Borkowski to kolejny z grona artystów amatorów przedstawionych mieszkańcom Staszowa przez tamtejszy ośrodek kultury. Pasję to już się wzięłam, mówię, w szkole podstawowej i to tak trwa. No, szukałem takiego zajęcia po prostu już wtedy, to różnych rzeczy, takiego modelarstwa, no, i innych rzeczy, jakieś zajęcia jakby. Hobby czy coś. No i trafiłem akurat na to rzeźbienie i to mnie tak wciągnęło do tej pory. Pan Zdzisław trudni się rzeźbiarstwem użytkowym. Po stworzeniu pracowni mógł oddać się swojej pasji. Teraz zamierza rozwijać się w tej dziedzinie. W kamieniu chciałem po sprawdzić się. No już się sprawdziłem niejako, ale no dalej, żeby to jakoś pogłębiać.
Spotkanie z artystą rzeźbiarzem było tylko wstępem do atrakcji zaplanowanych przez Staszowski Ośrodek Kultury w ramach projektu realizowanego dzięki unijnym środkom Staszów tradycyjnie i z kulturą. Odbył się nie tylko wernisaż wystawy, ale też degustacja świątecznych potraw i koncert Lory Szafran. Bardzo chcemy, żeby mieszkańcy dowiedzieli się o naszych twórcach lokalnych, którzy tutaj żyją, pracują. To jest przykład właśnie osoby, która no nigdy nie pokazywała swoich prac, a żyje już trochę na naszej ziemi. W ramach projektu mieszkańcy Staszowa mogli wziąć udział w licznych warsztatach oraz wydarzeniach. Te trwają już od kilku miesięcy. Owoce tej pracy już zdobią Staszów. Wydarzenia jesienne też podobnie. To był wernisaż, był koncert i była degustacja jesiennych potraw. Do tego jeszcze dochodziły dekoracje, florystyka, dekoracje potraw, które też robiliśmy jakby w połączeniu z tym projektem. Już inwencja była nasza. Lora Szafran urzekła staszowską publiczność. Artystka zaprezentowała utwory z dwóch płyt, które wydała. Jak przekonuje w muzycznych aranżacjach, chce zawsze przemycić coś od siebie. Wszystko jest, to są moje interpretacje, moje pomysły na różne rzeczy. To generalnie ten program, który dzisiaj usłyszano w Staszowie, to były dwie ostatnie płyty, czyli Cohen w moich interpretacjach, Leonard Cohen, plus nowa płyta, najnowsza, to się nazywa Nadranem ta płyta, tam są piosenki i właśnie z tekstami Krajewskiego, Darka Duszy, Shaking Dudy, jak mówiłam, Andrzeja Podziedzielskiego, no mnóstwo tam jest, dużo, no Piotrek Brymas, z którym pracuję teraz, są piosenki Michała Urbaniaka. Nowy burmistrz Staszowa był pod wrażeniem, jakim zainteresowaniem cieszą się podobne inicjatywy. Leszek Kopeć chce, aby podobnych wydarzeń było w mieście więcej. Byłem przy tym, żeby tę sztukę rozwijać i rozbudowywać. Nawet byłem do tego stopnia przekonany, jeśli będzie to wyglądało jak tutaj w tym Domu Kultury, który jest naprawdę domem kultury małym, jak pan sam widzi, że warunki są, jest ciasno. Będę się też starał, żeby powstał nowy Dom Kultury, prawie z prawdziwego zdarzenia, podobny jak w Płańcu, podobny jak w Kielcach, żeby on odpowiadał normom, które by pozwalały nam się dalej rozwijać. W Staszowskim Ośrodku Kultury chcą organizować podobne projekty, które pozwolą integrować mieszkańców. W meczu pierwszej ligi grupy B w sobotę 13 grudnia zespół KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski pokonał MKS Kalisz 33-32. Dzięki piątej wygranej z rzędu ostrowieccy szczypiorniści awansowali w tabeli z 10 na 8 miejsce. Meczem z MKS-em Kalisz piłkarze ręczni KSZO zakończyli pierwszą rundę rozgrywek. Runda rewanżowa rozpocznie się w Ostrowcu 24 stycznia meczem z liderem Gwardią Opole. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia jutro o 17.30.